Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzie, a w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, co bym zrobił inaczej, gdybym miał dzisiaj 20 lat, ale miałbym tą samą wiedzę, którą mam teraz. Jeżeli jesteś w okolicach 20 i masz trochę mniej lub trochę więcej, to ten materiał jest przygotowany specjalnie dla ciebie. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, którą bym dzisiaj zrobił inaczej, to nie poszedłbym na studia. Ja wiem, że temat jest dosyć kontrowersyjny, kilkukrotnie już go poruszałem w różnych odcinkach i za każdym razem, kiedy mówię o studiach, zawsze pojawia się jakiś nauczyciel, jakiś rodzic i mówi mi, jak ty możesz doradzać tym młodym osobom, że mają nie iść na studia. Ja uważam, że jeżeli chcesz być lekarzem, czy chcesz być prawnikiem, czy chcesz być inżynierem, jak najbardziej, idź na studia. Ale jeżeli twoim celem życiowym jest osiągnąć niezależność finansową, to studia tak naprawdę do niczego nie są ci potrzebne. Dlaczego większość młodych osób dzisiaj w Polsce idzie na studia? Dlaczego jest takie w ogóle parcie w Polsce, żeby iść na studia? Mi się wydaje, że to jest kwestia też tego, że studia są po prostu darmowe i wiele osób po prostu chce na to skorzystać. Ale zobacz, jeżeli idziesz na studia, to prawdopodobnie dlatego, że nie masz pomysłu na siebie. Nie wiesz, co zrobić dalej. Chcesz być wyłączony z podjęcia tej decyzji na najbliższe, powiedzmy, 5 lat. Po drugie, może być taka sytuacja, że twoi rodzice oczekują od ciebie, że pójdziesz na studia, otoczenie, babcia, dziadek, na przykład nauczyciele mówią ci, idź na studia, przecież jesteś zdolny, tak? I wielu młodych ludzi właśnie z tego powodu idzie na studia, tak naprawdę nie mając pojęcia, co będą robili w życiu. I ja potem zatrudniam ludzi, którzy mają dwa fakultety, którzy mają magistra i tak naprawdę nie potrafią znaleźć dobrze płatnej pracy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj studia nie gwarantują dobrze płatnej pracy. Zarabiam więcej niż lekarz, niż nauczyciel, niż sędzia, niż większość ludzi, która pracuje na etacie. Jeżeli twoim celem jest osiągnięcie niezależności finansowej, chcesz zarabiać dużo, to studia tak naprawdę do niczego nie są ci potrzebne. A jeżeli pójdziesz na studia, to zmarnujesz powiedzmy te 3-5 lat, bo to zależy, czy pójdziesz na magisterkę, czy tylko skończysz na przykład na licencjacie. I w tym czasie mógłbyś naprawdę zdobyć trochę kapitału, doświadczenia i mógłbyś podejmować decyzje, które będą ci po prostu ułatwiały życie w przyszłości. Więc jeżeli uważasz, że studia nie są dla ciebie, to po prostu nie idź na studia. Nie musisz robić tego, co oczekują od ciebie rodzice, ale też licz się z tym, że trzeba po prostu ponieść w pewnym momencie tego wszystkiego konsekwencje. Jeżeli moja córka będzie chciała iść na studia, jak najbardziej, powinna iść. Jeżeli ona będzie czuła, że to chce zrobić, to niech idzie. Musi po prostu sama się przekonać, że studia nie są dla niej. Ale jeżeli powie mi, tata, ja nie chcę iść na studia, to ja uważam, że studia są po prostu w tym momencie niepotrzebne. Punkt drugi. Przestań pić alkohol i próbować narkotyków. Widzisz, kiedy masz 20 lat, to jest to zupełnie normalne, naturalne, że lubisz imprezować. I gdybym ja miał teraz w tym momencie wrócić do swojej 20, to przestałbym pić. Albo bym pił po prostu znacznie mniej. To nie jest tak, że ja jestem święty, że dzisiaj w ogóle nie piję alkoholu. Gdzieś tam nawet widzieliście moje zdjęcie na karcie społeczności z piwem. Zdarza się czasami wypić jakieś piwo, zdarza się mi czasami wypić jakiś alkohol, ale staram się tego nie robić na co dzień. Kiedy miałem 20 lat, bardzo dużo piłem. Praktycznie nie było dnia bez imprezy. Ja jak byłem na studiach, to była non-stop impreza. Ta impreza trwała kilka lat. I gdybym dzisiaj miał podjąć jeszcze raz jakąś decyzję, to po prostu nie próbowałbym alkoholu, a broń Boże, już nie próbuj żadnych narkotyków. Widzisz, ja pochodzę z takiego bardzo ciekawego, specyficznego środowiska. Moi znajomi w wieku 20 lat, a nawet wcześniej, zaczęli sporo pić albo sporo ćpać. I po 10-15 latach spotykam ich kolejny raz i oni dalej sporo piją i sporo ćpają. Więc jedni albo zostali pijakami, a drudzy zostali po prostu narkomanami. I naprawdę widziałem różne tragedie. Moi koledzy wylądowali na odwykach, czy to właśnie z powodu alkoholu, czy z powodu narkotyków, bo ludzie piją, żeby zapomnieć o swojej rzeczywistości. Mają wiele kłopotów i po prostu je zapijają. Na początku wieku 20 lat może pijesz, bo chcesz się rozerwać, bo tego wymaga towarzystwo, bo tego oczekują od ciebie wszyscy inni w koło, ale w pewnym momencie zaczynasz pić, dlatego że zajmujesz w ten sposób jakąś nudę. Przychodzisz z roboty, siadasz, otwierasz piwo, tak? I pijesz, bo chcesz zabić czas. Ale prawda jest taka, że to cię osłabia, to osłabia twój umysł, to oddala cię od twoich celów. Rano stajesz po prostu taki zniszczony, tak? Nie masz ochoty do życia, idziesz do pracy i ten schemat cały czas się powtarza. Jeżeli przestaniesz pić, to po pewnym czasie zauważysz, że myślisz zupełnie inaczej. Jesteś bardziej skoncentrowany na tym, co chcesz osiągnąć w swoim życiu. Zupełnie inaczej twój mózg funkcjonuje. Myślisz lepiej, wysypiasz się lepiej, jesteś bardziej zregenerowany. I w pewnym momencie zdajesz sobie z tego sprawę, że alkohol nie jest ci potrzebny do niczego tak naprawdę. Jeżeli będziesz miał super zajebiste życie w dorosłym życiu, to nie potrzebujesz alkoholu, nie musisz pić.
będziesz po prostu miał dobre życie i tyle. Punkt trzeci, zmień przyjaciół. I to jest naprawdę bardzo ważna rada, widzisz. Bardzo często jest tak, że wychowujemy się na przykład na jakimś osiedlu, tak jak ja, i masz tam ograniczoną ilość znajomych, więc jeżeli jesteś dzieckiem, no to kolegujesz się z tymi ludźmi, których po prostu znałeś w dzieciństwie. Ale prawda jest taka, że jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć w swoim życiu, to bardzo często musisz zmienić środowisko. Musisz poznać ludzi, którzy mają takie same cele, takie same ambicje jak ty. Jeżeli masz takich ludzi na osiedlu, okej, ale zazwyczaj jest tak, i to w większości przypadków jest tak, że twoi znajomi będą cię mega ograniczali, oni będą mieli zupełnie inne priorytety w życiu niż ty. Bardzo często jest tak, że kiedy ty będziesz mówił o firmie, o inwestowaniu, oni się będą z tego wszystkiego śmiali, ponieważ oni chcą poznać kogoś, zrobić dzieci, wziąć 500+ i żyć spokojnie na etacie, i nie ma w tym nic złego. Więc to nie jest życie dla każdego. Bycie przedsiębiorcą czy inwestorem nie jest dla każdego, ale jeżeli chcesz cokolwiek zrobić, to bardzo ważne jest środowisko. I mam takiego znajomego, który jest psychologiem, i powiedział mi, że środowisko ma naprawdę ogromny wpływ. To nie jest tak, że ludzie się rodzą przedsiębiorcami, ale często środowisko ma wpływ na to, kim ty jesteś. Ja na przykład w dzieciństwie nie miałem żadnych dobrych wzorców, poza moim wujkiem, który był przedsiębiorcą i który dużo rzeczy mi po prostu podpowiadał, kiedy byłem młodszy. I naprawdę, jeżeli zmienisz środowisko, to zmienisz wszystko, i po pewnym czasie wrócisz do swoich starych znajomych i okaże się, że nic was nie łączy. Ja na przykład mam taką sytuację, że wiesz, wyjeżdżam na 10 lat, robię biznes, wracam do ludzi, których poznałem kiedyś, z którymi się po prostu przyjaźniłem, i na razie się okazuje, że tak naprawdę nic nas nie łączy, nic, ponieważ myślimy inaczej, żyjemy inaczej, mamy zupełnie inne zarobki, mamy zupełnie inne priorytety życiowe. I tak naprawdę nic nas nie łączy. Punkt czwarty. Nie kupuj mieszkania. Bardzo często jest takie parcie, żeby w młodym wieku wziąć kredyt hipoteczny i kupić sobie mieszkanie albo dom. I nie ma czasami w tym nic złego, ale jeżeli chcesz faktycznie osiągnąć niezależność finansową, to pakowanie się w kredyt na początku swojej kariery po prostu nie ma sensu. I już mówię ci dlaczego. Powiedzmy, masz takie zarobki rzędu 3-4 tysięcy i bierzesz sobie kredyt hipoteczny na mieszkanie i płacisz 1,5 tysiąca. Więc połowa praktycznie twoich zarobków idzie na spłatę kredytu, i to nie jest dobre rozwiązanie. Lepiej jest odkładać te 1,5 tysiąca, te 2 tysiące, jeżeli masz taką możliwość, każdego miesiąca, żeby zgromadzić pewien kapitał. Ten kapitał możesz wykorzystać po to, żeby właśnie założyć firmę, założyć no po prostu jakąś działalność, albo na przykład inwestować, i w pewnym momencie okaże się, że twoje aktywa pozwalają ci spłacać twoje pasywa. I może się w pewnym momencie okazać, że twoja firma zarabia 100 tysięcy miesięcznie i zapłacenie kredytu hipotecznego rzędu 2 tysięcy nie będzie stanowiło dla ciebie żadnego problemu, ponieważ to będzie stanowiło tylko mały wycinek tego, co zarabiasz. Kupowanie domu za gotówkę to oczywiście jest głupota, chyba że chcesz mieć problem z urzędem skarbowym w Polsce. Ale wzięcie kredytu hipotecznego, który jest stosunkowo tani, przy dużych zarobkach, tak naprawdę nie stanowi żadnego problemu. I dlatego ja uważam, że na początku trzeba się skoncentrować na tym, żeby jak najszybciej odłożyć kapitał, żeby założyć własną działalność albo po prostu zacząć inwestować. Więc branie kredytu hipotecznego w młodym wieku, kiedy masz stosunkowo niewielkie zarobki, według mnie jest głupotą. Punkt piąty. Ogranicz swoje wydatki do minimum. Bardzo często jest tak, że młodzi ludzie kupują sobie drogie smartfony, drogie zegarki, drogie ubrania, bo uważają, że tym sposobem będą kimś ważniejsi w społeczeństwie. Każdy był młody, tak? Może nawet próbujesz zaimponować płci przeciwnej, ale to według mnie jest głupota. W tym momencie powinieneś stawiać na to, żeby jak najmniej mieć wydatków. Staraj się, żeby mieć jak najmniej zobowiązań. Jeżeli masz taką możliwość, mieszkaj u rodziców. Ja wiem, że to nie jest dobre dla generalnie młodych ludzi, nawet dla rodziców, ale jeżeli będziesz jak najwięcej oszczędzał i będziesz żył bardzo skromnie, nie będziesz wydawał pieniędzy tak na głupoty, to jest spora szansa, że w tym młodym wieku, w ciągu tych najbliższych lat, zgromadzić na tyle dużo kapitału właśnie, że będziesz miał na założenie firmy, będziesz miał na to, żeby zacząć inwestować, i tym samym będziesz potem mógł sobie właśnie wziąć kredyt hipoteczny, wyprowadzić się od rodziców, czy po prostu nawet wynajmować. Ale w każdym razie na początku, kiedy jesteś młody, to staraj się nie wydawać pieniędzy na głupoty. Pieniądze to nie są zabawki. Pieniądze to jest twoja armia i nie osłabia się armii. To jest po prostu pionek na szachownicy. Jeżeli chcesz grać, to musisz mieć czym. Dlatego ja uważam, że w młodym wieku nie powinno się wydawać pieniędzy na drogie ubrania, nie powinno się wydawać właśnie na jakieś tam luksusy, z tego względu, że jest to najlepszy okres, żeby ryzykować w swoim życiu. Nigdy potem już nie będziesz miał takiego dobrego okresu, żeby ryzykować. Jeżeli jeszcze nie masz rodziny, jeżeli nie masz jeszcze dzieci, jeżeli nie masz jeszcze jakichś zobowiązań, to jest to najlepszy moment, żeby ryzykować, ponieważ tak naprawdę nie będziesz miał drugiego takiego dobrego momentu w życiu.
Punkt szósty. Znajdź pracę. I teraz to jest tak, że bardzo często ludzie szukając pracy, szukają takiej pracy, która będzie fajna, tak? Która da im jakąś tam mega satysfakcję. Jeżeli ty myślisz o niezależności finansowej, twoim celem jest bycie przedsiębiorcą albo inwestorem, to ty nie musisz szukać super zajebistej pracy, tylko ty powinieneś przede wszystkim szukać takiej pracy, która zapewni ci dobry dochód. Nie taki dochód, który będzie mały, ale dobry dochód i która stosunkowo nie zmęczy cię. Czyli jeżeli ty pójdziesz na budowę, to to jest może fajne, bo pojedziesz, nie wiem, na siódmą do pracy, wrócisz o trzeciej i będziesz miał jeszcze sporo czasu, ale możesz być mega zmęczony i potem już nie będziesz miał energii, chyba że się wyśpisz i będziesz pracował po godzinach. Więc generalnie znajdź sobie taką pracę, która stosunkowo fizycznie nie będzie jakoś specjalnie męczyła, a jest dzisiaj sporo pracy, dzisiaj naprawdę ciężko jest o znalezienie ludzi do roboty, więc możesz znaleźć sobie dobrą pracę, która zapewni ci, powiedzmy, te zarobki 3-4 tysięcy miesięcznie, ale nie będzie jakoś mega specjalnie męcząca. Oczywiście do większości pracy się możesz przyzwyczaić, ale chodzi o to, żebyś znalazł sobie pracę, żeby mieć dochód, żeby zapłacić swoje podstawowe wydatki. Przede wszystkim staraj się żyć na absolutnym minimum. Dzięki temu będziesz mógł więcej oszczędzić, co będzie ci pozwalało po prostu albo założyć firmę, albo po prostu spowoduje, że będziesz mógł zacząć inwestować. Ale znajdź sobie jak najszybciej pracę, bo twoim celem nie jest praca sama w sobie, tylko twoim celem jest dochód, po to, żebyś po prostu miał więcej możliwości. Punkt siódmy. Zacznij budować biznes. I według mnie najprościej jest zacząć budować biznes w internecie. Dlaczego? Ponieważ internet daje ci ogromne możliwości. Widzisz, jeżeli ty założysz biznes stacjonarny, jesteś ograniczony do pewnej lokalizacji. Żeby się rozszerzyć, będziesz musiał mieć kolejną lokalizację, tak? To są wszystko mega koszty i jeżeli zaczniesz biznes internetowy, to bardzo często ten biznes wiąże się z bardzo małym progiem wejścia, bardzo dużym zasięgiem, daje ci bardzo dużo możliwości, dlatego nigdy w historii nie mieliśmy takich fajnych możliwości, żeby zarabiać kasę. Zobacz, dzisiaj ludzie są, nie wiem, influencerami, są youtuberami, co daje ogromne możliwości zarabiania kasy z domu, ale tak naprawdę możesz mieć firmę usługową, możesz sprzedawać kursy, możesz sprzedawać produkty fizyczne, masz wiele, wiele możliwości, możliwości, które nie były dostępne jeszcze 15 lat temu, więc żyjemy naprawdę w absolutnie fantastycznych czasach i możesz je wykorzystać, więc według mnie możesz pracować w normalnej robocie na początku, po godzinach możesz rozwijać swój biznes internetowy. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać biznes internetowy, zapraszam Cię do mojego 21-dniowego wyzwania, link znajdziesz pod tym nagraniem, pokażę Ci dokładnie, w jaki sposób zacząć krok po kroku, w ciągu 21 dni uruchomisz swoją pierwszą kampanię, która będzie przynosiła ci profit online. Więc to tyle. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał. Zachęcam cię do tego, żebyś subskrybował ten kanał, dał łapkę w górę, zostawił komentarz. Widzisz, zauważyłem, że tylko 50% moich widzów subskrybuje ten kanał. Bardzo często nawet YouTube sam ściąga subskrypcje, więc może kiedyś zasubskrybowałeś, a teraz YouTube ściągnął ci subskrypcję. Więc sprawdź pod tym nagraniem, czy subskrybujesz ten kanał. Na tym kanale staram ci się dawać cały czas fajne rady dotyczące właśnie zarabiania pieniędzy, inwestowania, zakładania biznesu. Więc jeżeli interesują cię te tematy, subskrybuj. No i oczywiście w tym momencie życzę ci miłego weekendu. No i zapraszam cię do playlisty wakacyjnego challenge'u. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.